I witajcie, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Matornen, a ja zapraszam was na kolejny odcinek Plants vs. Zombies 2. It's about time! Jak zwykle rozpoczynamy od Piñata Party, w którym to tym razem przedstawię wam trzy prawie nowe rośliny. Właściwie jedną nową roślinę oraz dwie stare znajome, ale za to w takiej kombinacji, o której no raczej słychać jeszcze nie było. Widzimy przede wszystkim fasolę, która to póki co stoi u nas, czeka, żeby została położona. Widzimy kernel pulta oraz stare, dobre kolce, które to kolce czekają tylko, aż podejdą jakieś zombie, żeby ich tak troszeczkę posmyrać tam, tak pod nogami. Przy okazji widzę zombie kolejne w bikini, ulala! Oraz pierwszą sadzonkę, postanowię posadzić po raz pierwszy fasolę, żeby wytłumaczyć wam mniej więcej, jak ta fasola działa. Widzicie, kiedy sama taka zielona fasolka, sadzonka, coś takiego wyczuwa przeciwnika, to w pewnym momencie tak, zniża się, kładzie się i gdy tylko jedna osoba tam podejdzie, od razu robi plum, zombie wyskakuje kawałek do tyłu i dzięki temu właśnie mamy troszeczkę lepiej, możemy sobie zagwarantować obronę. I przychodzą najlepszy rodzaj zombie, który kiedykolwiek widziałem, zombie z pianinem, którzy to jadą napierdalając po klawiszach, po całej klawiaturze. Dzięki temu sprawiają, iż zombie kowboje tańczą. To jest najlepsza rzecz, która mi się chyba udało zobaczyć w Plants vs. Zombies. Poza tym sama ta muzyka jest... Kurczę, fasola odrzuciła pianino. Ale no szczerze wam powiem, że kiedy zauważyłem to w czasie kiedy ja to po prostu nie mogłem wyrobić, bo tak mi się bardzo podobał ten beat. Znaczy ta piosenka, która akurat właśnie się skończyła, bo każdy zombie oberwał masłem po ryju. W opisie do tego filmiku będziecie na pewno mieć filmik, który ma w sobie właśnie tą muzykę, ale już po prostu no nie mogę wyrobić, bo to jest taka żywa, skoczna, przy okazji wszystkie zombie do niej tańczą, no po prostu... No, serce się śmieje, jak taki, coś takiego widzę. No dobra, już dosyć tej zabawy. Zombie z pianinem o tyle mają taki problem, że potrafią kompletnie rozpieprzyć całą strategię, gdyż zombie tańcząc zmieniają jedną linię z górnej na dolną i z dolnej na górną. No i właśnie dlatego trzeba niestety uważać, żeby taki zombie przypadkowo nam nie wjechał za minę, czy za kolca. No wtedy może być lekki problem. Kilka wiaderek można oczywiście załatwić kilkoma masłami, ale przy okazji same kolce pewnie dadzą radę coś zrobić z tymi wiadrami. No i przyjeżdża kolejne pianino i kolejne pianino napierdala po tych klawiszach. No i w sumie powiem wam, że chyba jeszcze przez te pół godziny, przez które słuchałem tej piosenki, jeszcze mi się nie znudziła, chociaż... No już jestem taki na krańcu irytacji, bo sam ten motyw muzyczny ma max 1,5 minuty, przy czym są to powtarzalne dwa akordy, ale ze względu na to, że są wykonane one dobitnie dobrze, to szczerze wam polecam tą wersję, którą znajdziecie w opisie filmu, bo naprawdę strasznie mi się podoba. No jest żywa, skoczna i taka typowo pasująca do klimatu PvZ. Przy okazji mówię wam, jaka taktyka powinna być na ten poziom. Czyli cała masa kernel pultów rzucających masłem po to, żeby przeciwnicy stali na tych kolcach, a nie z nich uciekali. A kolce robią swoje, robią dosyć dobry dips. No i proszę bardzo, cały ten poziom praktycznie zostanie skończony w miejscu. Przeciwnicy nie mogą się nawet ruszyć po to, żeby przejść kawałek dalej. Wystarczy, że wejdą na kolce, a już tam kolejny kernel pult namierzył go swoją maselnicą. Turn down for what? Jak to wiadomo, czurm to jest z tego w języku angielskim maselnica. I chyba optymalną strategią byłoby tutaj ustawienie trzech rzędów karneli, ale nie, że niestety mi zabrakło jednej fasoli, to troszeczkę się niestety ta strategia mogła rozwalić. Ale finałowa fala już idzie. Przyjdzie jeszcze chyba jeden zombie z pianinem, który jeszcze troszeczkę zagra ostatnie akordy i poprosi o kilka napiwków, ale chyba już za długo to nie będzie trwało, gdyż nawet nie muszę używać tych karm dla roślin, które tak pozdobywałem. To był poziom naprawdę bardzo łatwy, prosty i przyjemny, gdyż ani nie był on jakoś specjalnie wymagający, a przy okazji poprawił mi humor dosyć dobry na kolejne odcinki, bo siadając do komentarza jestem w takim świetnym humorze, bo dopiero co zdałem prawo jazdy, znaczy teorię, zdałem 69 punktów na 74, więc jestem w dobrym humorze i mogę nagrywać wreszcie więcej niż jeden odcinek Plants vs. Zombies 2 na tydzień. Mam nadzieję, że i tak te wszystkie odcinki będą się tak pojawiać mniej więcej. Dobra, będzie tego już. Tych pianin chyba za dużo tak będzie, bo z tego co pamiętam, to właśnie zombie z pianinem też rozjeżdżał nasze rośliny, a tego bym raczej nie chciał.
mimo iż fajnie przygrywa, to raczej chyba mi się nie przyda takie przygrywanie po moim grobie. Swoją drogą komicznie to musi wyglądać, jak zombie z pianinem dojechałby na przykład do domu gracza i go zabił. Ale dobra, nieważne. Jakieś trzy dziwne pociski poleciały jeszcze gdzieś, ale nieważne. Jeszcze dostałem trzy piniaty, których to jest gold, nasionko oraz 5 klejnotów. No tak, nie trafiłem niestety w tym momencie w kostium. No i niestety muszę się wam przyznać, że w pewnym momencie zaniedbałem trochę codzienne kręcenie Plants vs. Zombies. No dlatego niestety muszę zacząć od nowa, od początku piniata party. Ale mam nadzieję, że to aż nie będzie aż tak długo trwało, gdyż mam te piniata party nakręcone całe. Spoiler, wygrałem. I przez następne 5 odcinków zobaczycie, jak wygląda duża nagroda. Uwielbiam zapach armat kokosowych z ranka. Pachną jak, no cóż, kokosy. To by się spodziewał. Kliknij kokosową katapultę. Znaczy kokosową, właściwie nie katapultę. To właściwie jest raczej działo kokosowe. No i świetnie, a teraz zniszcz kolejnych zombie. Twórcy przedstawiają nam taką dziwną minigrę, którą to bym nazwał jakimś, nie wiem, arkanoidem? Nie arkanoidem, sorry. Jak to można by było nazwać? Jakiś taki gatunek z gatunku shoot 'em all, że mamy dostępne od razu 5 dział kokosowych. Każde dział kokosowe ujawnia się gotowe do strzału, jednakże po wystrzeleniu musi troszeczkę odreagować i musimy poczekać, aż kolejny pocisk zostanie naładowany, taki tak zwany przeciwlotniczy, żeby zabić jak najwięcej zombie. Mamy na ten poziom zadanie, że mamy osiągnąć około 3000, co najmniej 5000 punktów, biorąc pod uwagę fakt, że jeden zombie po podstawowej wersji daje nam tych punktów 100. Swoją drogą tu chyba na samym poziomie jest więcej niż 50 tych zombich, ale jednak wolę nie ryzykować, tylko robić kombosy. Jeżeli trafimy 3 lub więcej zombich, to dostajemy bonusowe punkty. Oczywiście sam fakt, że trafiliśmy 6 zombich, nie gwarantuje nam 600 punktów, bo to trochę byłoby nie fair. Ale za to gwarantuje nam trochę tam więcej pieniędzy za podstawowego zombiego. I dlatego łatwo to 5000 punktów osiągnąć, potem możemy nabijać highscore, a za każdy highscore oczywiście lecą pieniążki, bo pieniążki by się przydały. Pieniążki będą później potrzebne, więc i przy okazji tak sobie można nafarmić. Jak to powiedział użytkownik zbanowany pod ostatnim filmem, wyraził opinię, że najlepiej się farmi właśnie na tych kokosach. Mimo że dopiero teraz pokazuję wam kokosy, on już wie, co się będzie działo później. I dzięki temu może nam spokojnie zaspoilerować, co się będzie działo w kolejnych odcinkach. A szczerze mówiąc, ja nawet nie wiedziałem, że pod koniec tych poziomów może być więcej tych poziomów z kokosami. No więc, no dzięki za spoiler, wiesz? Dobra, nie będę już nikogo wyzywał, nie będę nic mówił. Ostatni zombie został zestrzelony. 18000 punktów zostaje zamienione na monety. I proszę bardzo, nafarmilimy trochę i dostajemy Snapdragona. Czyli nowego znajomego z poprzedniego piniata party. Snapdragon zionie ogniem w obszarze na wprost do niego. Jej! Strasznie mi się podobają jego ostre rysy. Ale ze względu, że mamy jeszcze kilka poziomów do zrobienia, przy okazji mamy do zrobienia Big Wave Beach Part 2, ale to się jeszcze zrobi. Jedziemy dalej na Morza Piratów, żeby zobaczyć, jak co ciekawego ten Snapdragon umie. Snapdragon w sumie jest jedną chyba z najlepszych roślin na sam świat piratów, z tego przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynika, bo w kolejnych odcinkach będzie używany bardzo, bardzo, bardzo gęsto. Ale na pewno wiem, jak się je ustawia. Oczywiście zacząłem wam mówić poprzednio, że Snapdragonów nie warto ustawiać w pierwszej, piątej linii. Znaczy to nie chodzi mi o to, że w ogóle są tam nieopłacalne, czy tam, że w ogóle nie działają w pierwszej i piątej, znaczy w pierwszym i piątym rzędzie. Snapdragony atakują obszar na wprost od siebie, tak jak obszar mniej więcej w 2 kratek szerokości i 3 kratek wysokości. Więc jeżeli położymy je w pierwszym rzędzie albo w piątym, no to tam jeden kawałek wyjedzie poza planszę i troszeczkę będziemy mieli zmarnowanego dypsa. Chodziło mi bardziej o sytuację, w której mamy tą liczbę Snapdragonów ograniczoną. Bo wiadomo, w tym piñata party to też nie były pewne te wszystkie Snapdragony, więc wolałem je położyć na środku, po to, żeby najwyżej jakaś tam linia z góry czy z dołu była tam troszeczkę słabsza, ale żeby wzmocnić jakby ten środek. Tutaj mam dowolność sadzenia, bo nie mam jakiejś ograniczonej liczby roślin.
Dlatego mogę sobie sadzić tych Snapdragonów ile tylko będę chciał i z tego właśnie skorzystam, zrobiąc jak największą falę Snapdragonów. Póki co jednak przychodzą kolejne zombie, których mogę zwalczyć zwykłą miną, więc na razie tego nie będę wykorzystywał. Niestety na tym poziomie są aż 4 kładki, więc będzie dużo zombich lądowych, niewodnych. Dlatego na razie trzeba będzie uważać, ale przy okazji tych Snapdragonów będzie można ustawić spoko. Znaczy sporo spoko. I przy okazji przed Snapdragonami można jeszcze postawić rośliny w pierdolki, a zaraz za, a dwie kratki później na przykład jakiegoś ziemniaka. Gdyż Snapdragon ma spokojnie zasięg, który pozwoli na atakowanie nawet zombie, które atakują roślinę o 2 pola w przód. Znaczy potem to zobaczycie, ale chyba nie pamiętam jaką już tutaj strategię. O właśnie w tym momencie widzicie, że Snapdragon spokojnie atakuje sobie wiadrowego głowego zombie, który akurat je ziemniaka, który jest tak naprawdę po ruchu skoczka, czyli że 2 kroki w bok, 1 krok w dół. No i przy okazji Snapdragon, jeżeli uda nam się postawić go tuż przed tym jak zombie postanowi wejść na jakąś linię, to na pewno Snapdragon sobie z nim poradzi. Ponieważ dyps też nie masz takiego małego. Niestety tutaj jeszcze mają trochę chaotyczne te sposoby planowania nowej strategii, więc mogą się pojawić pewne błędy, ale ze względu na to, że na razie to są levely easy, które nie są zbyt trudne, więc nie będzie chyba takiego problemu z tymi wszystkimi poziomami. Przy okazji przypomniała mi się jedna taka sprawa, chciałem się wam, no może nie pochwalić, bo to tak troszeczkę nie powód do chwalenia, ale widzicie, kiedy sprawdzałem sobie ostatnio maila mojego, tak się znaczy powiązanego z kontem, czyli tak jakby oficjalnego, dostałem wiadomość. Znaczy dostałem po prostu wiadomość, sobie myślę, o fajnie, może ktoś zasubskrybował mój kanał, może jakiś komentarz nowy dostałem, bo to wszystko mi się wyświetla na mailu, a potem ja to czytam. Więc nie martwcie się, każdy komentarz przeczytam. No ale nie, dostałem wiadomość od YouTube'a, że jeden z moich filmików ma jakieś prawa autorskie i został wycofany z zarabiania. Zdziwiłem się bardzo, bo treść została dopasowana do materiałów użytkownika, który się nazywa Dane Boe. Potem się okazało, że jest to gościu, który tam robił to, jak to się nazywało, Annoying Orange. Więc naprawdę się zdziwiłem, bo jakaś sława postanowiła, że zrobił przeciwko mnie klejma. No i przez to musiałem się troszeczkę odwoływać, ale spokojnie, nic się nie stało, okazało się, że to był jakiś fałszywy alarm. Gościu po prostu miał sporo filmików z Plants vs. Zombie z jedynki. No i przypadkowo jakby dopasowało chyba tam wizerunek ziemniaka do jego filmów. YouTube pomyślał, że to jest jego własność i dlatego musiałem niestety się odwoływać. Napisałem do gościa, pogadałem z nim chwilę i się okazało, że wszystko jest spoko, że już kilka osób taki problem miało. Ten też na Twitterze o tym pisał. No i proszę bardzo, nadal mogę zarabiać. Akurat to był chyba pierwszy odcinek serii Plants vs. Zombies 2, więc się troszeczkę zdziwiłem, bo akurat ten odcinek jest chyba jeden z najbardziej oglądanych. No ale przy okazji pokażę wam w tym momencie, co robi Snapdragon na ulepszeniu. Zionie ogniem w kwadracie 3x3, wzlatuje na górę i przygotowując jakiś rytuał w mowie smoczej, postanawia zabić wszystkich przeciwników. Ta na dole jakaś mina jest, ale po prostu wszystkie zombie się tam w nią wpieprzą. Rzucimy jeszcze trochę leaf blowerów, jakiegoś ziemniaka jeszcze można rzucić. No i proszę bardzo, cały level zostanie skończony. Nawet żadnej kosiarki tutaj nie trzeba było marnować. A przy okazji te cztery boomerangi, cały czas nie mogę się przyzwyczaić do nazwy boomerang. Cztery boomerangi sobie spokojnie radzą z przeciwnikiem. I dostajemy krzynię. Uwielbiam ten akordeon. Nareszcie jeden z tych zombie rzucił jakiś łup. Wyczuwam coś bardziej wymagającego niż skarb w środku. Dostajemy łup umarlaka. Przeżyj poziom po poziomie następujących po sobie ataków zombie. Przetestuj swoje umiejętności w trybie nieskończonym. Tutaj taka dla was malutka dygresja. Widzicie buty w tłumaczeniu. Tłumaczy się również jako łup, ale również w slangu to oznacza słowo tyłeczek. Więc jednak będziemy się chyba trzymać wersji, że to jest łup umarłego człowieka, a nie tyłeczek. Dlatego trzymajmy się, że to jest łup tak po angielsku, staroangielsku. Witaj sąsiedzie, witaj w łupie umarłego człowieka. Łupiłbym. Co? Ja Dave'a już o nic nie pytam, wiem jedynie, że dostajemy znowu 3 karty do wyboru. Tym razem mamy standardowo tak samo Sunflowera, Pishootera oraz Walnuta. Tutaj mamy do wyboru Earthshocka, Kernel Pulta oraz to zielone coś, co zdecydowanie nie mam zielonego pojęcia jak się to non-stop nazywa. K
Kapusta, ja na to mówiłem w pierdolka, ale to trochę chyba nie brzydko, więc weźmiemy chyba sobie tego kernelpulta. Gdyż to zielone coś na pewno się nazywa bong choy, a że nie mogę jakoś znaleźć tłumaczenia, jakoś tak nie wchodzi mi nic innego, to już na razie weźmiemy sobie tak pana kernela. No dobra, rozpoczynamy Dead Man's Booty i przy okazji chciałbym zobaczyć, jak dużo tutaj przeciwników będzie, mimo tego, iż widzę, że tylko aż cztery kładki zostały przełożone, więc będzie prawdopodobnie dużo przeciwników lądowych. Przyjdą, będą próbowali zjeść, będą próbowali łupić. Ciekawe, czy która z tych moich roślin działa dobrze na szkorbut. Wiadomo, szkorbut największym przekleństwem piratów był, a że ostatnio niestety oni mają problem i te takie zęby podziurawione, no to już chyba im się raczej te zęby nie przydadzą. Znaczy chyba już za późno na martwienie się szkorbutem. Biorąc pod uwagę, że jest to łup umarłego człowieka. Ja tam na pewno bym nie łupił, bo bym się co znajdę w środku, ale przy okazji to możemy sobie postawić już kolejnego piszutera, skoro mamy stówkę i będziemy tak sobie farmić hajs do kolejnych odcinków. I kernel sobie postawimy. Tutaj strategią prawdopodobnie będą dwa rzędy sunflowerów, które pewnie z czasem zostaną usunięte na nowe kernele. No i jak największa ilość kerneli, tak samo jak największa ilość piszuterów. Kilka walnutów i proszę bardzo, styknie. Przydałoby się zająć tą górną linią, gdyż górną linią będzie szło dużo osób. Ale przez to, że tutaj chyba jest tylko jedna fala, tak, jest tylko jedna fala duża zombie, no to chyba nie będzie aż tak tragicznie. No dobra, trzeba ogarnąć jeszcze, jak wygląda fakt. Fakt faktem, jak wygląda sposób latania tych zombie. Gdyż z tego, co widziałem, niektóre te zombie, te skaczące na linię, z tego, co widzieliście, niektóre wpadają do wody, zanim wskoczą. Nie wiem, czy to jest przez to, że za bardzo je atakujemy, czy po prostu to jest jakiś błąd, czy po prostu zostały tak fajnie zaprojektowane. Tak samo jak jest armata, z której wszyscy strzelają impem. No to właśnie tą armatą też podobno. Czasami ta armata nie trafia w ogóle w miejsce i przez to połowa impów chyba wpada do wody. Przy okazji też musiałem sprawdzić, jak wygląda sprawa z mewą, gdyż ktoś pisał, że sama mewa, jeżeli oberwie masłem, to upuszcza zombiego i zombie może wpaść do wody. Albo upaść na główkę i sobie rozbić głowę o pokład. Co też fajnie wygląda. Ale na razie póki co martwimy się tylko tym, że przyjeżdża kolejna beczka. A w beczce siedzą dwa impy. Na szczęście jednak z beczki dostaniemy kolejną karmę dla roślin, więc nie będzie aż tak tragicznie. No niestety dopiero masło poleciało na tego beczkowoza troszeczkę za późno, ale niech nie będzie źle. Atakujemy, cofamy, czekamy. I mamy, proszę bardzo, koniec łupu umarłego człowieka. Znaczy nie koniec, jeszcze najpierw muszę zniszczyć tą beczkę. Ale to tam. Jeden im do wody wpada, a drugi zginie pod oszczałem. No dobra, kończmy wejść, bo przydał się mi się jeszcze jeden level. Jak wygląda sprawa z levelem kolejnym? Co dostajemy? No kto by się spodziewał, dostaliśmy worek z hajsem. Oj, z 1000 słońc udało mi się zebrać. Pierwszy poziom skończony. Przechodzimy na poziom, który to będzie 6. poziom w świecie piratów? Z tego, co mi się wydaje, to chyba 6. poziom w świecie piratów, gdyż jakoś inaczej odznaczyłem ten odcinek sobie u siebie w plikach. Nie, przepraszam, 5. Idziemy kupić prezent. Ja chcę prezenta. Co będzie w prezencie? Masło! Kolce! I różne śliczności. Z tego są zrobione masło i kolce. Ciężko się z tym zgodzić, ale ciężko też zaprzeczyć. Kto złapał referencję, ten złapał referencję. Wiemy jedynie, że mamy przeżyć cały poziom, nie używając tylko danych roślin i podejrzewam, że będzie to masło oraz kolce. Gdzie są kolce? Czemu nie ma kolców? Czemu mam tylko 5 roślin? Dave kłamał! No dobra, już nieważne. Mam nadzieję, że uda nam się przeżyć ten poziom używając tylko samego masła. Jednakże chyba nie będzie to aż takie trudne, gdyż mamy jeszcze dodatkowo bezużyteczną roślinę, która będzie zamrażała wrogów tak na chwileczkę. Ale przynajmniej jest darmowo, no to hej, it's free! No to wezmę za darmo, to czemu by nie. Dobra, ustawiamy dwa rzędy sunflowerów, które w sumie mogłyby stać od razu na drugiej i trzeciej kolumnie. Lepiej by było, gdyby stały na drugiej i trzeciej kolumnie, gdyż zombie i tak do nich nie dojdą, a tak to moglibyśmy postawić te katapulty troszeczkę z tyłu i byłyby troszeczkę łatwiejsze w obsłudze, byłyby bardziej bezpieczne. No ale cóż, no, skoro już tak postawiłem, to już tak będzie.
Jak już wcześniej wspominałem, komentuję po nagraniu, gdyż jest to prostsze, jest to łatwiejsze, jest to ładniejsze, a przy okazji nic się nie ścina. Ale o tym już tyle razy było wspominane, wiem jednak, że dostałem znowu cherry bomby, które to cherry bomby chyba są jednymi z najbardziej użytecznych roślin, jeżeli mamy jakieś kłopoty. Dlatego więc się cieszę, że na takie poziomy twórcy postanowili dać nam takie coś do dodania, żebyśmy po prostu mieli. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie cherry bomby akurat się znajdują na mapie. Nie wiem, czy to jest świat Egiptu, czy to jest świat piratów, czy może jakiś dalszy. Ale postaram się jakby je zdobyć dosyć szybko i mimo iż bym dążył chyba jednak do odblokowania dużej ilości kolejnych światów, to kiedyś przecież trzeba będzie ten na przykład staroczny Egipt skończyć. Ale to jeszcze chwilę, wiadomo, plany różne są. Przy okazji na razie trzeba się skupić na tym, co jest w tym momencie, trzeba się skupić na kolejnej karmie dla roślin. No i przy okazji trzeba uważać, żeby nie zginąć, gdyż to byłaby troszeczkę hańba! Zginąć na takim levelu, na którym mamy tylko masło i nie ma kolcy. Ale przynajmniej są wszystkie śliczności, tam wszelkie śliczności. Dlaczego profesor Atomus chciał zrobić małe dziewczynki? No powie mi to ktoś? Ja rozumiem, że to jest kreskówka, swoją drogą z tego co słyszałem to trzech takich największych animatorów Cartoon Network, ten od Laboratorium Dextera i jakiś tam dwóch, i ten chyba od Eda i Ediego. Dobry zombie, spoko skoczył. Ale z tego co słyszałem, to właśnie trzech animatorów mieszkało razem z sobą w jednym pokoju w koledżu. Co mniej więcej tłumaczyłoby, dlaczego jeden jest coraz bardziej szurnięty niż drugi. No bo szczerze powiedzcie, która osoba powie, że chora, tworzyliwy pies jest normalną bajką, albo Eddy. To nie było normalne i właśnie dlatego było zajebiste. W sumie Hojrak też był dziwny. O, Hojrak był dobry! Może był dziwny, ale to była dobra kreskówka. No ale dobra, nie o kreskówka tu miałem mówić, mimo iż grafika w tej grze jest kreskówkowa. No to jednak przydałoby się omówić jakąś strategię. Przydałoby się w tym momencie wyciąć pierwszy rząd sunflowerów i zamienić je na katapulty masłowe. Gdyż dałoby to nam zarówno większą siłę ognia, której akurat niestety katapulty masłowe nie mają zbyt dużo, a przy okazji dałoby nam to więcej masła, więcej efektów crowd control, no ale że ze względu na to, że troszeczkę jednak się ta katapulta ładuje, a przy okazji nie pomyślałem o tym, kiedy grałem, no to niestety trzeba będzie cierpieć i czekać, aż nasze rośliny zostaną zjedzone. Na szczęście bomba wiśniowa rodzi sobie spokojnie, bardzo dobrze, robiąc takie swoje czabów. A przy okazji dostajemy kolejną sadzonkę, która to prawdopodobnie nie przyda mi się w ogóle. Nie jest to jednak ważne, lecimy dalej, czekamy tylko na dzień piąty i na moment, w którym to będę mógł w końcu odblokować trzeci świat. Zastanawiam się co odblokować, ale chyba już wiem co odblokuję. Będę szedł po kolei i tak dalej, przejdę potem tam na przykład w poziomie Dzikiego Zachodu, przejdę do ósemki, przejdę do przyszłości i tak dalej, aż do momentu, w którym to niestety skończą mi się kolejne nowe światy i będę mógł wtedy sobie dokończyć wszystkie poprzednie. Może nie powinienem rozpoczynać wielu nowych rzeczy, a potem tam mieszać tych odcinków, no ale ze względu na to, że nie chciałbym też, żeby moja seria to był non-stop Egipt, Egipt i tylko Egipt, a dopiero potem piraci, no to na razie sobie zrobimy takie zróżnicowanie. No zobaczymy jak to będzie, na razie jednak mamy tylko świat piratów odblokowany, znaczy oczywiście poza tym bazowym. Na szczęście udało się przejść trawnik gracza. I kończy się dzień piąty, chyba już nie będzie żadnej dopiero teraz przychodzi wielka, ogromna fala. I możemy w sumie już puścić nawet te kosiarki, nie ma to zbyt dużego znaczenia. Nie muszę też już niczego używać, a przy okazji zobaczę w jaki sposób działają te kosiarki, które to, no niestety, chyba nie przejadą przez wodę. Zamiotły pokład, zajechały i... flup. Swoją drogą z tego co czytałem, to właśnie na wodzie da się postawić kilka roślin. Gdyż kiedy kończy się poziom, no to występuje w niektórych wersjach Plants vs. Zombies 2, możecie sprawdzić na przykład u siebie, występuje taki bug, którym po skończeniu poziomu, jeżeli się odpowiednio szybko coś tam postawi, o właśnie było potwierdzenie, że jeżeli się mewę trafi masłem, to mewa ginie od razu. Ale był w niektórych wersjach taki bug, w których pod koniec każdego poziomu na morzu, że tak powiem, można było posadzić dowolną roślinę na wodzie bez żadnych ograniczeń, gdyż wtedy gra już tego nie traktowała jako wodę, nie traktowała nic jako ograniczenia i możemy jeszcze posadzić jedną minę, która to wybuchnęła wszystkich tych wiaderka. No dobra, już kończcie, waście wstydu, oszczędźcie sobie
Kolejne masła niestety atakują i troszeczkę wolno niszczą tych przeciwników, ale ze względu na to, że zaraz pewnie znowu będzie mina ziemniaczana, znaczy nie mina ziemniaczana, to jest wiśnia. Wiśnia, wisienka, cherry bomb. No dobra, jeszcze chwilę i będzie po wszystkim. I będę mógł się w końcu z wami pożegnać, gdyż to będzie chyba koniec odcinka 8. Już chciałem powiedzieć 25, gdyż widzę, że dochodzi do 25 minut. I dostajemy prezent. W prezencie liczę na kostium. Uwielbiam ten akordeon, jest taki piękny. Nowy kostium! Kostium czapka strażaka dla Snapdragona. Ironiczne, ale ze względu na to, że takie fajne, mi się bardzo podoba, to zapraszam was na encyklopedię Almanak. Dzisiaj na tapetę bierzemy sałatę lodowcową. Działa na pojedynczej kratce, zasięg ma dotyku oraz powoli się regeneruje. Sałata lodowcowa zamraża zombie, które na nią nastąpią. Pojedyncze użycie przy kontakcie oraz eksploduje, czasowo zamrażając zombie. Nie zgub się patrząc w te przecudowne, piękne oczy. Jeśli zabłądzisz, to będzie twój ostatni krok. Oczywiście, jeżeli jesteś zombie. No dobra, tak więc czas na zombiego. A w zombich bierzemy dzisiaj mumię zombie. Przeciętna wytrzymałość oraz podstawowa prędkość. Regularny, zmumifikowany zombie. Czy to mumia? A może on jest zombie? Okazuje się, że to jest zombie, który owinął się toaletowym papierem po to, żeby bronić jego jasnej skóry. Potwierdzone info. No i to chyba będzie tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Dziękuję wam za oglądanie Plants vs. Zombies 2 It's About Time. Mam nadzieję, że podobał wam się kolejny odcinek. Jeżeli tak, to dziękuję wam za oglądanie, a tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.